Cześć, tu Kurt, witam was w kolejnym odcinku Crusader Kings 2. Tak, pierwsze co zrobimy teraz to walniemy Retinues. Te dodatkowe, bo zdaje się, że mamy tego całkiem sporo. Używamy 1200, mamy dozwolone 3200. Bardzo elegancko. Przeglądałem ostatnio mniej więcej jak działa walka i co tu jest najważniejsze i wychodziłoby, że poruszanie się 500 kurwa, żołnierzami w liczbie 500 tylko kawaleria, to trochę pizda, chuj i nic się nie da tym wygrać. Bo kawaleria lekka, 400 to się liczy tylko, kurde, do ostatniej fazy, w której właściwie bitwa jest już zakończona, także trzeba zrobić coś normalnego. Heavy infantry jest bardzo istotne. Tu zużywa retinue cap 900. Możemy 2000, czy mógłbym takie dwa wziąć i byłoby całkiem elegancko w dalszym ciągu. Mamy to, a tutaj mamy jeszcze archers i heavy. Czy jest cokolwiek, co daje light infantry? Chyba nic takiego. Ha! Dobra. To weźmiemy tych. Pyk. Oraz może... dodatkowych archerów? Nie, i tak weźmiemy po prostu jeszcze jednych tych. I co? Będzie dobrze. Okej, teraz was rozbijemy na boczki, żebyście się troszeczkę... Righteous Imprisonment, to mnie nie interesuje. Ale z tym faktycznie sprawdzałem jeszcze autostop plots. To faktycznie, to nie jest tak, że ja coś mogę na tym stracić, bo to będzie automatycznie zatrzymywało wszystkie te ploty, na które ktoś się zgodzi i nie będzie nawet próbowało zatrzymać tych, na które się ktoś nie zgodzi, więc nic mi nie grozi z tego powodu. Więc właściwie to sobie to zaznaczę i niech kończy, co się da. I będzie dobrze. Dobra. Puścimy tą grę, bo już za długo stoję w miejscu. I będziemy napierdalać dalej. Niech ci się troszeczkę podregenerują. Aha, w sumie to wezmę was wszystkich w jedno. Ustawię na hradek. Będziemy atakować tych. Taki jest z grubsza plan. To był taki koleś, który był moim bliźniakiem, ale widzę, że on już nie żyje, czy co mu się tam stało. Myśmy zaatakowali, co? Z Noimo. Bo nie chciałem, aby ci tutaj, kurde, z tego Imperium by się do nas wbili. Na nasze z Noimo, więc trochę ich odblokujemy, czy zablokujemy, żeby nam dalej nie wbijali się w tą Morawię. No ale na razie i tak nie będę ich atakował, dopóki mi się to nie poregeneruje wszystko. Kogo by tutaj wybrać? Sieciecha mamy tutaj, to tutaj wciśniemy jakiegoś tam innego majora. I do tego. Będzie elegancko. Kto nam się napierdala? W sumie nie wiem, nie znam się. Okej. Okay. Jak to nam się zwiększy limit, będziemy napierdzielać dalej, będziemy mieć stojącą armię. Całą elegancką, piękną, wspaniałą. Będzie można podbijać krajki właściwie bez w ogóle podnoszenia żadnych z tych. Coś szybciej jest, kiedy się podniesie, więc w sumie, czemu nie? No cóż. Przyspieszę to jeszcze. Widzę, że to się wiele nie przyspiesza, bo przez to, że nagrywam, to komputer nie wytrzymuje obliczeń tych wszystkich. Need a Guardian. Proszę bardzo, zaraz coś znajdziemy. Nie, osobiście cię nie będę wychowywał, bo ja tu mam jakieś chujowe to... Ja chcę kogoś, kto miał wysoki stewardship, aby DMS size był spory. Czyli ty, którego przed chwilą mogłem jeszcze... No, masz stewardship plus 9, to mi dostać. Jeszcze przed chwilą mogłem cię, kurde, do więzienia wsadzić za jakieś pierdoły. Ale dobra, to będziesz w porządku. Wszystkie pozostałe rzeczy, te umiejętności są dla mnie mniej istotne. Tak, i będzie spoko. I co, faktycznie te intrygi pokończyły? Zaraz zobaczę. Tak, wszystko poszło. Świetnie. I ci się rozbili. Dobrze. Fabrykujemy claima. A Preacher. Nie. Chuj wam w dupę. Can't you Vilnius from Civitas. Aha, ten koleś, którym to dałem, padł i teraz to jest moje. Znowu. Mógłbym to przekazać po prostu temu kolesiowi. Miałaby sobie duty złożone z trzech prowincji. To nie byłoby takie straszne. No, tak zrobimy. Tak już mnie uwielbia, ale tak będziemy uwielbiać już tak bardzo, że nie ma
Nie ma szans, żeby cokolwiek by się z nim stało strasznego, to i tak jeszcze będziemy mieli faktycznie plus 300. Czyli County of Vilnius. Tu. Bang. Tak? Spoko. Masz i co? I teraz masz całe swoje de jure duty. Powinieneś być tak szczęśliwy, że chuj ci w dupę. O, jest 1500 właśnie, trzeba napierdalać. Declare war, znojmo. Send. Ja was tutaj wcisnę i weźmiemy tych do oblagania Olomouca. A, już kogoś kurde wcisnęliśmy. W bitwie, nawet nie w oblężeniu. Fajnie. Co ty jesteś? A dwóch już mam tutaj. Aha, jeden tam ksiądz jakiś. Release, jesteś nic nie wart. Co ty masz za czapeczkę? Co ty jesteś, kurde? Niby katolik, a jakiś taki arabski. A, tam nie znam się. Intryga i ty chujku, chodź na tu, stary. Weźmy ciebie ransom, 25 gold, dobrze. Zawsze coś można ugrać. No i widzicie, zazwyczaj faktem jest, że dobrze... Jak tylko miał dużo procent, na przykład 69, jak tylko by się zgodzili, to powinienem ja się sam zgodzić na to, aby... na pokój, aby już zakończyć tę wojnę, ale nie, bo ja to w sumie myślę, że sporo kasy tutaj można sobie ponabijać po prostu na tych oblężeniach tego wszystkiego. Przecież ja mogę wycisnąć ponad 100 golda na jednej takiej wojence. To jest fajnie. Co prawda jednocześnie tracę przez to, że mam utrzymanie wojsk, ale... Nie, ale to ostatecznie to wychodzi tak na plus. Chyba. A może nie. Może jestem tępy po prostu. Kto wie. Nie brałem tego pod uwagę. Kingdom of Bohemia. Nie, nie będziemy tego jeszcze robić. Osiem i sześć. No tak, w sumie jak się zastanowić, to ile ja tracę. Nie jest tak wesoło wcale. 97%. Czyli już na pewno by się zgodzili. To jeszcze tak sporo potrwa. A, dobra, to tylko to zakończymy może. Dziewięć, pięć. Dobra, zakończmy tę wojnę. Spoko. Teraz ja bym ciebie jeszcze, synku, tobie bym dał znajmo. Albo nie. Temu panowi mógłbym dać. Z tym ma 18, a ten niedługo będzie martwy. Nie, powinno być dobrze. Wiele więcej nie będzie zyskiwał. Dobra, to damy ci to. Landed title. A może właśnie i tak dam od razu jego synowi. To będzie dobre. Ty będziesz miał wkrótce te damazlice, czy tam chuj co. I ja ci dam Land Title od razu, znojmo. Lower Titles, świetnie. Pyk. Jesteś tutaj i jednocześnie jesteś herem do... Nie, już nie jesteś, o kurwa, czemu? Nie, jesteś. Dobrze, w porządku, wszystko spoko. No, czyli to odziedziczysz i odziedziczysz również to w takim razie i będziesz miał 3 wtedy i nadal będziesz mnie uwielbiał. Elegancko, jestem koksem. Rozwiązałem to bardzo, bardzo przyzwoicie. Tak myślę w sumie, bo zaraz Bastek Player wskoczy i powie, że zjebałem tu, tu, tu i tu. I jeszcze będzie miał rację, co gorsza. Disband unit. Bo was już nie potrzebuję, tak? Tak. Dobrze. Was tak. Oczywiście Retinues jeszcze nam sporo brakuje, zanim będziemy mogli kolejnych, no. Chancellor Kingdom of Poland. Co? Aha. No jeżeli jesteś taki dobry, nie ma problemu. Ty masz 14 dyplomatyczne, a mój obecny też ma 14. To jest jego ojciec. Co wybało was? Nie, spoko.
Ja mam zaraz 15. Miałeś 14, masz 15, bo coś zjebałem pewnie. Pewnie to wszystko moja wina tak naprawdę. Chuj temu wszystkiemu w dupę. Co to się właśnie rozbiło na mniejsze? To jest dalej Morawia, a to jest County of Brno. A to znaczy, że County of Brno mogę tak naprawdę od razu pocisnąć. Nie, dobra, zostawię go. Róbcie tam co chcecie. Ja w międzyczasie wcisnę może Grodno. Bo to nie ma się co zatrzymywać, trzeba napierdalać. Ty, czy ty masz jakichś sojuszników? Allies, masz jednego. Skąd? County of Memel. Okej, okay, County of Memel, czy ty masz jakichś sojuszników? Tylko tamtego. No i wszystko w porządku i już nic się nie może stać złego. Zatem... Kleru, a nie mogę. 908. June. A Podlasie? Podlasie, czy ty masz jakichś sojuszników? Żadnych. No i ciebie mogę zaatakować. Elegancko, to idziemy na Czersk. Declare War, Podlasie. Pyk. Nikt się nie dołączył? Na razie nikt. Ci kurczę obaj bez żadnej armii se stoją. Liczę, że coś dobrego z tego wszystkiego wyniknie. Ale w macie wojen. Zaraz, co to jest to drugie? A wszystko mało istotne. Przyspieszymy to na 5. Szkoda, że żadnego wojska nie mieli praktycznie. Przecież no jakieś procenciki punktowe bym dostał za to. Sprzedamy cię. Ty. Tu. Ransom. Proszę bardzo. 53%, ale weźmiemy sobie jeszcze trochę kasy. No w sumie teraz nic nie tracę, bo ja wojska nie utrzymuję w żaden sposób, więc nic, tylko zbieram pieniądze. O, tamten już zdobył wszystko. Tam nie wiem, co się dzieje, bo to masa wiadomości, których nie chce mi się czytać. Ale teraz jeden koleś... A nie, Hradek jest osobno. Przypuszczam, że ten koleś ma na to jakieś tam claimy. Strong claim kontra Hradek, no właśnie. I pewnie będzie chciał ich zaatakować, mu się to uda. To jest bardzo prawdopodobne. Nie, żebym miał coś przeciwko. Myślę, że posiadanie mniejszej ilości, ale silniejszych wasali byłoby w porządku. Okej, wszystko powyciskane. Enforce, demands, proszę bardzo. I trzeba by to komuś oddać. Myślę, że nie wiem komu. Ale za to jest już June, więc mogę wycisnąć od razu Grodno. Conquest of Grodno. Tylko wygrajcie to, kurde, bo byłby wstyd. Powinienem to jakoś lepiej ustawić, czy... Coś czytałem, jak najlepiej poustawiać swoje wojsko. Ale widzę, że elegancko i skasowałem. Żadnych strat, prawie, kurde, 48 żołnierzy straci. A u nich wszystko. Co, także jest dosyć w porządku. Dosyć w porządku. Independence Faction? Który to chuj? Z Pragi. Czy ty mnie nie lubisz? Ja ci dam jakiś honorary title może. Cupbearer masz. To jest śmieszne. Ktoś mi grozi praktycznie. A ja mu jeszcze jakieś zasługi daję. A może przecież mam demestra i za duży. Przyda się to oddać. No wrzucę takiego swojego pana. Kogo ja mam w kurcie? Jakieś same kobiety, jakiś milobrat. Czym ty jesteś, kim ty jesteś, skąd ty jesteś? Jesteś idiotą? To dobrze. Nie masz content. Ale to nie szkodzi. Jak ci dumpy, tak by się uwielbiał. Grandland title Podlasie dostaniesz. County of Podlasie, gdzie jest? Tutaj.
wszystko co pod tym. Proszę bardzo. Już jest wszystko w porządku. I teraz jak podbijemy to grodno, to też to oddamy jemu właśnie. I już będzie elegancko. Jak te factiony. Lower Crown Authority. Czy wy jesteście pojebani? Przecież moje... To jest tylko low, no ludzie. Przeciw czemu to się buntować? A propos praw. Feudal Taxation mam na zero, a przydałoby się jakieś tam mieć, więc w sumie tutaj to zwiększę. Pomogę, bo kto bogatemu zabroni. Macie. Powinno się udać. No. Chcemy teraz zarabiać trochę więcej. Kolejny chce nas nawrócić. Chuj mu w dupę. Zaraz go sprzedam. Nie będziesz mi tu gnił. Będziesz mi brudził więzienia. 10 gold. Nie chcę nawet czytać tych wszystkich wiadomości. Zrobiłem sobie ostatnio taką symulację. Grałem sobie właśnie... Czekaj, znowu kogoś. Grałem sobie troszeczkę... na innym save'ie. I do 923 roku bodajże miałem już 3 królestwa i Polskę i Czechy. W całości te Czechy, to wszystko to było. Oraz całą Litwę. I było fajnie. Tutaj chyba mi się nie uda. No nie, 13 lat. Chyba, żebym dostał jakieś z dupy claima na żmuć. Ale ja fabrykowałem tutaj. A czemu on przestał fabrykować? A, bo mi się zmienił Chancellor. Kurwa. Wezmę. Dobra, rób na żmuć. Może to się uda. Taka jest szansa. 15% rocznie. To jest spora szansa tak naprawdę. Jakbyś tak zrobił, kurde, na... Klejma na to wszystko. Da się tak, prawda? Mam nadzieję. Grodno. Offer peace. Enforce. Dobrze. I teraz ty, panie, dostaniesz znowu coś tam. Na przykład County of Grodno. Lower titles. Tak? Tak. Dobra, teraz co bijemy dalej? Czy wy przypadkiem czegoś tam... Aha, jeszcze ciągle z tymi się bijecie. To może wy. Chcielibyście wpierdol? Chcieliby. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy macie jakichś sojuszników? Ty. Nie masz. Okej. Okay. No to się ustawię i zabierzemy im sandomierz. Żeby tak trochę wyrównać to wszystko. Aha, chyba bym wtedy... Małopolskę zrobić. No. Tu oczywiście nic dalej. A, coś mogę. To nawet byłoby dobre. Archerów więcej. Wezmę. Wiele to nie zużywa, ale jest całkiem w porządku. To was tam dorzucimy. O, co to? Gdańsk samo powstało. Czy to jest stanie wojny? Zobaczymy, jak tam sytuacja się rozwinie. Fabricate a claim of the Kingdom of Poland. Kto? Da się tak? Może sfabrykować claima na całe królestwo? Intryga, no plot, nie, zaraz. Co? Ja nie wiem, jak to wszystko działa. Ty, proszę pana, to byś sobie może dał spokój. Jak stwierdzisz, że jesteś wystarczająco silny, to sobie wyskoczysz do mnie, spróbujesz mnie pokonać. Jak ci się uda, to obniżysz Crown Authority. No cóż. Ale przecież ci się nie uda. Więc to nie ma znaczenia. Zreorganizowałbym to, ale może zajmę się tym dopiero, jak mi się to wszystko już odnowi. Ja całe 2000 stałej armii. Jest bardzo w porządku, bardzo przyzwoicie. A czemu wytrzymacie, kurde, tą kawalerię lekką na środku? To jest trochę... stupy. Tak nie powinno być akurat. No, tu się coś stało. Skąd oni wzięli to wszystko?
A nie ma tych plotów. Są automatycznie kończone. Wszystko całkiem elegancko, ale po co ja w ogóle dostaję komunikaty o tym, że one powstają, skoro są automatycznie kończone? It is most unfortunate that you happen to hold the title that all agree should rightfully be mine. Co takiego? Który? County of Lower Silesia. Aaaa, to byś chciał. Coś co ja chcę. Coś co ja lubię. Nie, stary, nie mogę ci tego dać. No, rozumiem, że byś chciał i w ogóle, ale... Nope. Musiałem coś innego zabrać wtedy. Reject diplomatically. Może kiedyś. Czy pewnie nie. Cruel albo kind. Wolę kind. Czyż cruel dałoby mi intrygę? I morale damage, nice. No ale to obniża stosunki, więc wolę kind. Cool. Zreorganizować to trochę. To na środek. I to na środek. A to na boczek, tamto na boczek. O. Myślę, że jeżeli już coś ma mieć jakiś sens, to chyba to. Nie, żebym się znał. A, powinno być okej. Powinno być całkiem przyzwoicie. To teraz wy. Jesteście już gotowi na wpierdol. Sandomierz, poproszę. Pyk. I weźmiemy was. I wszystkich was pociśniemy gdzieś tam na Sandomierz. Heavens attacked me when I tried to spread the holy faith. Oh. Wounded. No przykro mi, stary, no co ja ci poradzę. Jesteś chujowy, nie umiesz nawracać. Kurde, skill 21, jesteś chujowy, nie umiesz nawracać, fuck. No takie życie. Ty panie, ja cię zablokuję cię chyba. Aby nawet pozwolić tam podejść. Skocz tam, 2 april mówisz. Zobaczymy teraz, co powiesz, cofnisz się? Nie. 13, 14, o, boże. No trudno. Bierzemy tutaj, cofniecie się na to, a wy idziecie od razu... Na sacz pójdziecie, ale dobra, połączcie się. Lambert i te przyjeby, może być. A skoro już tam są, to pójdziecie tam i na sacz. Wszystko wyciskane. Elegancko. I tamtymi nie będę się nawet przejmował. W sumie nie ma znaczenia. Skoro już mam 76% samych bitew, to jest dobrze. We claim Temple of Erle. Gdzie to jest? Mogę zobaczyć, gdzie to jest? Tutaj. Nie. Chyba w dupę. Jak tutaj sytuacja? Ciągle się napierdalają frajery. Successfully raided. Dobrze, dziękuję, ale to nie ma znaczenia dla mnie. Da się jakoś wyłączyć pewne wiadomości? Potem się pogrzebać gdzieś w obcych, poszukać czegoś takiego. Żeby nie pokazywali zbędnych rzeczy. O, czy coś jeszcze odłączyło? O kurde, najlepszy marszal z tych. Szkoda, był naprawdę porządny. Teraz muszę wziąć jakiegoś frajera, którego nawet nie lubię, który jest katolikiem na dodatek. Zilu z katolikiem. O, fuck. Dobra, to nie weźmiemy ciebie. Weźmiemy Jarosława. Też są to samo. Co? Aha. O kurwa. To poważne jest. Że katolicy? A jeszcze nigdy nie miałem buntu w tej grze. Myślałem, że w tej grze nie ma takich buntów, tylko po prostu kiedy już jakaś frakcja coś tam zrobi, dopiero wtedy. Ale jaja. Co mnie nie ostrzegł. Dobra. To weźmiemy paru wasali.
Oj nie! Na pewno była jakaś opcja, która mówiła, żeby nie podnosić tam, gdzie stacjonuje armia wroga. Aś, to pizda trochę. Trudno. Będzie trochę wojska mniej. Wy wszyscy zebrać się w... nie wiem gdzie. W Opolu. Z wyjątkiem was. W Pradze. Ty w Opolu. Wy tutaj zakończycie oblężenie i dopiero wtedy tam podejdziecie. Zresztą tamci muszą mieć czas na zebranie się do kupy. Independent faction. Kurwa, co wy jesteście śmieszni trochę. Siege of Sandamish done. Słuchajcie, wy byście się może już zgodzili, bo wtedy byśmy mieli to z głowy. Fuck. Się zebraliście, przejdźcie na pole. O kurwa. Nie, no ale dlaczego oni tutaj podeszli? Przecież myślałem, że oni oblegają. Myślałem, że to są buntownicy, kurwa. Oni nie biegają zniszczyć moje armię. O Boże. Nie da się uciekać z bitwy, tak jak normalnie w Europce. Trochę mnie to zirytowało teraz. Nie będziecie nam przecież pomagać, bo to bez sensu. Cofniemy to. Wy, poddajecie się, tak? Accept. Wbiegamy tam, kiedy tylko damy radę. Wy podejdziecie na Kalisz w międzyczasie. Tutaj ktoś przynajmniej spierdala, to jest dobrze, ale nie wszyscy niestety. Sandomierz należy do kogo? Do jakiegoś frajera, który mnie uwielbia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Opole zniszczeni. Ale nie wszyscy. Przejdźcie sobie na Cieszyn na razie. A wy na Kraków. Przepilnować tych kolesi. Idą na Kraków. Zostaniemy tutaj na Krakowie. Stoją w miejscu. Dobrze. Połączę was. Przejdę na Cieszyn. To jest poważna sprawa. Teraz was trzeba jakoś poustawiać. Tutaj ty. Z 11-10 lepszych nie znajdziemy. Teraz w tej armii też kogoś mogę znaleźć? Tu jest kto? Gaudenty, Jarosław i Boguchwał. Jarosław, Boguchwał, Henryka nie ma. No masz Henryk. Gaudenty. Jesteś Twardomir. Milobrat. To kolejny Gaudenty. Właśnie jak Gniewosza. A reszta już nie ma znaczenia, dobra. I to powinno się udać bez problemu wielkiego, mam nadzieję. Okej. Okay. No jest jeszcze prestiż za to. Piety. Fajnie. Wszystkich was teraz połączymy. Wszystkich was poślemy gonić tych skurwisynów, którzy mieli czelność zrobić coś tak głupiego. Dobra. Co teraz? Wszystkie fakcje się rozwiązały. Bardzo dobrze. Prisoners, ty, idź w pizdu. I tyle. Teraz jeżeli ja wezmę disband, no red news will be disbanded. To mam nadzieję, że jest po prostu kurwa prawdą i mnie nikt nie oszuka. Pyk. Dobrze. Jest okej. Okay. To pozostaje już tylko pytanie, co napierdalamy dalej.
ci się dalej biją, to niech się biją. Zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie tej całej sytuacji. A my pójdziemy... Właściwie to nie mam co walić dalej. Przecież nie będę walił tego gościa. Tak nie mogę. Was mogę? Nie mogę. Loisis? Was mogę? To jest jakaś babka, która nie jest moim wasalem. Licz. Licz. A, może jednak jest. No nie wiem. Nie znam się. Nie wiem, czy mogę temu ufać. A zresztą może nic się nie stanie, nawet jeżeli wezmę to dla niej. Nawet jeżeli nie jest moim wasalem. Mogę zaryzykować w sumie. Co to jest? Co, mam z kimś wojnę? Aha! Ważne? Przecież wy nie macie żadnych prowincji nawet. Jaki to ma... Myślałem, że was stłumiłem i tyle. No okej. Okay. Spytko. Imprisoned. Jeszcze zyskuję dużo rzeczy. Fajnie. Tutaj wiele rzeczy widzę działa dużo inaczej niż w Europce. Nie mogę go sprzedać. Mogę wziąć banish. Mogę wziąć execute. Mogę wziąć release. Nikt nigdy nie będzie miał niczego przeciwko. Ale jesteś katolikiem. Nienawidzisz mnie? Dobra, ja mogę się gdzieś wypierdolić po prostu. No nie wiem, banish, no execute. No. Since you have a valid reason, no one will care. Nic się złego nie stanie, kiedy go po prostu zniszczę. Może to i dobrze. No, trzeba próbować. Nigdy jeszcze nie brałem tej opcji. Gin. Będzie dobry przykład dla wszystkich pozostałych, którzy chcieliby się zbuntować. Jest tylko 2,37? Szansa na to rocznie. Ale zdarzało mi się przy takiej szansie wcześniej. Dobra. Declare war. Claim Brandenburg dla jakiejś tam pani. Będzie mnie uwielbiała wtedy, więc może to i dobrze. Żadnych sojuszników? Są sojusznicy, Dregowici. O, to jest poważne, to jest poważne. Mogę Dregowiczów wycisnąć? Nie mogę. No to słabo. To ja oczywiście nie mogę przecież wojny, a już mogę. Co tak szybko? Myślałem, że jeszcze trus nie minął. No skoro tak, to... Wezmę tych, którzy nie mają sojuszników. Może po prostu wezmę Brno. Co jest lepsze? Na co mam patrzeć, co ma lepsze prowincje? Na złoto, na supply? Na liczbie wojsk w garnizonie? W Europce po prostu brałem na base tax i to było dosyć dobrze pokazujące, co jest najlepsze. Troubadour and his wife. Bla bla bla. Aha. Druga. Learning. Charitable. No. To będzie spoko. I co mam to charitable? A może już to miałem wcześniej? W sumie nie sprawdziłem, czy tak jest to możliwe. Kurwa, mam dużo kasy. Powinienem coś z tym zrobić. Nie chce mi się. Zajmę się tym później. To co? Declare war. Brno. Wszyscy będą mi... Nie będą mi lubili. Count Hanus. Revolting. Aha. Me. Co tyle? Nie mogę żadnego fajnego pana wziąć. Gdzie jest ten koleś, co? Tutaj. Marshal 12 tylko. To jest przykre bardzo. Co on właściwie robi w tej chwili? Czy on... Aha, leading troops. Dobra, faktycznie, to wszystko ma sens. To... dobra. To się niech wszystko robi jak jest. To i tak nie ma z kim walczyć tak naprawdę. Was też zniszczę. Tak przy okazji. K
Kogo żeście wezwali? Kapuła. Wow! Czy to jest normalne? East Francja, kurde, przejebali się. Aż po Aragonie. A West Francja, całe Włochy. O Boże. A to są jaja. No to Rus, Ruś spora. Kumania jakaś, kurde. Wcale nie czuję się jak najsilniejszy człowiek na świecie w tej chwili. Szkoda. To byłoby źle, gdyby się okazało, że oni po prostu przyjmą pokój z tymi kolesiami. Dlatego, że nikt nie ma żadnego wojska. Skąd wy wzięliście nagle, kurde, znowu tyle armii? Pojebało was? No nic to. Tui claims. Tribe of Lendians. O. To chyba dobrze. No ale i tak mam z niej pokój w tej chwili. Trus czy tam co. Tą kaskę to jak się wszystko uspokoi, to ja tą kasę wydam. Co się stało? Duchy of Lithuania. County of Vilnius. Nie wiem co się dzieje, ale czy ty akurat ty dalej z tym siedzisz, spoko, a tutaj co się stało? Tutaj wszystko jest chyba w porządku dalej. Jesteś teraz jednym dzieciakiem, który ma tutaj sporo siły. No ja, wszystko dobrze. Oblegać dalej. ...55% to dalej za mało. Dawać, dawać, nie? Całego dnia. Jeszcze więcej kasy zdobyłam. Kurde, jestem bogaty. ...54% powinni się zgodzić, ale wycisnę jeszcze tą kasę. Pleasure in Zambia has been converted. A! Ja tam nic nie wysyłałem, czyli że... ...te wszystkie popierdółki pomniejsze ode mnie również mogą nawracać i robić swoje różne dziwne akcje. Fajnie. Offer peace, enforce demands. Dziękuję. Znowu mam tego wszystkiego za dużo, więc ja to od razu poddaję. Wyłączcie to. Ty jesteś człowiekiem, który mnie uwielbia. Ty jesteś człowiekiem, który mnie lubi. A to jestem ja. Któremu z was powinienem to oddać? Który z was tego chce? Może po prostu powinienem utworzyć te title. Duchy of Lesser Poland. Mogę to zrobić. Create. I oddamy to któremuś z tych ludzi. Ty jesteś 36, ty jesteś 44, ty jesteś młodszy. Zdamy to tobie. Grant landed title, Duchy of Lesser Poland. Będziesz miał to i będziesz miał jeszcze claima na jakieś tam sacze i tak dalej. To dobrze. I lower titles. Już, już, lubisz mnie. Dobrze. I teraz ty jesteś jego popierdółkiem, prawda? Tak, dobrze. I jeszcze title Kingdom Bohemia, nie, Kingdom of Grodno w takim razie, no dobra. Zróbmy to Grodno. I też damy to temu panowi. Temu panu. Czy w Grodno. Lower titles. Proszę bardzo. Ale nie mamy niczego w to miejsce. Myślałem, że bym tutaj jakieś duty ustawił. Jest jakieś dyżur duties. No jest, ale to na te trzy. Dobra, to damy to temu kolesiowi. Nie masz nic więcej, prawda? Nie masz. Grand Landed Title, Brno. Proszę. I teraz co? Tobie też mogę coś powiedzieć, wojna, i to od razu wpierniczyć. Bo czemu nie? No, to dawaj. Aż to jest takie wolne, takie
wolne, w sensie niczym nieograniczone napierdalanie w tej grze. W Europce to tam cały czas masy, te wszystkie ciągi sojuszników i człowiek czeka na jakąś właściwą okazję. No tu żadnych sojuszy praktycznie nie ma. Znowu ty więzień, idź pan w chuj. Nie będziemy tolerować katolicyzmu w naszym kraju. A, tak swoją drogą, święta się zaczynają i możliwe, że nie będę miał tyle czasu na nagrywanie filmików, więc w czasie świąt mogą pojawiać się rzadziej albo wcale, właściwie to nie jestem pewien. Nie, na pewno jakieś tam będą, ale nie wiem kiedy. I w sensie święta w tym przypadku to mam na myśli gdzieś do nowego roku. To jest okres, który w moim przypadku będzie określany jako świąteczny. Bolko of Cieszyn. Kim ty jesteś? Czego ty chcesz? Cieszyn. No tak, Cieszyn. I za co? Intryga. Plots. Claim on the Duchy of Silesia. Aha. I ty się nie godzisz na to, aby to zakończyć, tak? No tak. Aha, już to wysłane zostało pewnie. Pyk. No tak, rzeczywiście. Faktycznie auto end plot to zostaje wysyłane, niekończone natychmiastowo. Balaton to Polish Conquest of Olomouc. Kto ty jesteś? A. Cześć, to chuj wam w dupska. Nic mi nie możecie zrobić. No. Już Francja była, Francji nie ma. Skąd to się biorą takie rzeczy? Dalej jest trochę Francji. Ale East Francja, kurde, dalej to ma. Będzie ciężko. Clement Jmut, come to fruition, bribing, exploiting. Dobrze, 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 use it. Czyli na co? Grand Principality of Jmut, czyli na to wszystko. Ha! 200 golda, 300 prestiżu. Use it. Oczywiście, że use it. Całą Litwę możemy wpierdolić dzięki temu. A, skoro tak, to już nie jest tam koleś potrzebny, tak? Jeżeli będę chciał wywodzić wam wojnę teraz, to będzie claim Jmut. Tak. I to jest to wszystko. A to nie. Nie wiem, jak to działa. Ale okej. I tak wszystko w porządku, i tak dużo tego będzie. Tamtych jeszcze oddzielnie się weźmie w takim razie. Czy wy się nie chciałbyś się zgodzić, a już się zgadzasz, dobrze. Accept. Bardzo dobrze. Możecie się przejść z powrotem na Płock, a ja ten Olomouc oddam komuś, kto będzie godny. No, skoro to jest dyżur duty, coś tam, to damy to tobie. Czy ty byłeś dzieckiem jeszcze przed chwilą? Teraz nagle, kurde, taki koleś. A te dzieci szybko dorastają. County of Olomouc. Trzymaj. Retinues, możemy coś? 3600, 3900, nie, nic. Of legal age. He became Amidas touched. Dobrze, dobrze. Jest unmarried her. O, dobrze, to ja ci zorganizuję jakieś żonkę zaraz. Czyżby się przydało, żebyś, kurde, za dużo dzieci nie narobił? Okej. Żonka, która też ma stewardship duży. Jest Slawik Lechowicz. Czyli z tych tutaj. Całkiem fajnie. 5-6-5-3 to jest mało, ale przynajmniej nie jest tak, że jest we wszystkim w czymś tam chujowa. To jest dobra. Ale to jest Norse. Norse bym nie chciał. Wolę mieć tutaj pokój w tym wszystkim utrzymany. I będzie z Lechowiczów. To jest spoko. Jeszcze będziemy miał pewnie jakoś claima na to wszystko. To jest elegancko. 22 latka. To nie robić za dużo dzieci, ponieważ ja mam dopiero 16. Okej. Chciałbym ciebie.
Oczywiście, że nie matrilinear. Send. No. Gold czy prestiż? Wezmę gold w tym przypadku. Okej, okay, i mamy teraz taką babkę elegancko. I mamy takiego synka. Synek, on rzeczywiście będzie dobrze trzymał. 5, 2, 16, 7, 4. Glatonus, o nie. Craven, o Boże, co? Na kogo on się wychował? No dobra. Trudno. Ja będę tym później dowodził. Takim przychlastem. Fuck. A prisoner, a kurde, mam dalej jakiegoś prisonera. Let him rot, a teraz go wypuścimy. Ransom, 10 gold. Już, świetnie. I to się wszystko zgadza, ty już nie musisz tam nic fabrykować, więc się cofnij. Teraz fabrykuj sobie na Szczecin znowu. Dalej możemy napierdalać. Tych? Nie, nie możemy. Ale możemy żmóc. Świetnie. Świetnie, świetnie. To się ustawimy i zakończymy ten odcinek w tym momencie. I dopiero w kolejnym odcinku, nic nie ma, w kolejnym odcinku będziemy atakować żmuć i wciśniemy to wszystko naraz. I będziemy sobie mogli wtedy granić z tą wielką Rusią. Przypuszczam też, że to nam na tyle zwiększy kraj natychmiastowo, że będę mógł sobie dowalić retinue 3000 albo jeszcze więcej. I będę koksem. Może Wendy's Empire będzie niedługo wtedy. No, nie wiem, będzie brakowało wtedy. Jeszcze tylko tutaj na pomorzu trzeba będzie sporo powyciskać. Okej, okay. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Kurde.